Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku Hetmaniaka przyjrzymy się nieco bliżej osobie o niewątpliwie rzadko spotykanej pasji, jaką jest downhill. Zapraszam Cię, Pawle. Witam, Mikołaju. Witam bardzo Cię. Mi miło tutaj miło dzisiaj również. Gościć u Ciebie. Więc zaczynajmy, Pawle, od razu. Od jak dawna interesujesz się downhillem? Downhillem interesuję się mniej więcej od 2012 roku. A wszystko zaczęło się, co ciekawe, od koszykówki. Co dosyć dziwnie może brzmieć, mianowicie gram kiedyś w kosza, chodziłem na treningi regularnie i w pewnym momencie zauważyłem, że coraz bardziej po treningach zaczynają boleć mnie kolana i bolały mnie naprawdę bardzo i zacząłem jeździć po różnych lekarzach, ortopedach, chirurgach, dowiedzieć się po prostu co mi jest, aż w końcu okazało się, że mam po prostu wrodzoną wadę stawów kolanowych, no i muszę przerwać niestety treningi koszykówki. I brakowało mi wtedy bardzo ruchu, kiedy zrezygnowałem z treningów. I szukałem jakiegoś zajęcia zastępczego. I właśnie tak wziąłem po prostu rower i zamiast jeździć na treningi koszykówki, zacząłem jeździć po mieście i po okolicach rowerem. I zauważyłem też wtedy, że im więcej jeżdżę tym rowerem, tym mniej moje kolana mnie bolą. Co tak właściwie było celem moim, bo no niestety tej wady nie da się naprawić. To chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby mnie to nie bolało. I zauważyłem właśnie, że ten rower mi pomaga w zniwelowaniu bólu. No i tak z czasem, gdy jeździłem coraz więcej na tym rowerze, trochę zaczęło mnie to już nudzić. I szukałem w internecie czegoś ciekawego, powiedzmy. I właśnie wtedy trafiłem na filmik z pierwszymi, na pierwszy filmik, który zobaczyłem związany z downhillem. I no, stwierdziłem, że to jest to i zacząłem się tym interesować coraz bardziej, coraz więcej czytałem, oglądałem. I wtedy zacząłem też męczyć rodziców, żeby mi po prostu dołożyli do mojego roweru pierwszego. No i trochę to trwało, ale w końcu no, zasponsorowali mi troszkę tą moją pierwszą zjazdówkę. Dobrze. Powiedz mi, jak często i gdzie jeździsz trenować? Jak często? No staram się jak najczęściej. Wszystko zależy od tego tak naprawdę, ile mam nauki, powiedzmy na weekend, no bo to zawsze jeżdżę w sobotę albo w niedzielę. Na tygodniu to wiadomo, szkoła. Wszystko zależy od nauki. No zdarza się tak, że no, mam dłuższą przerwę, powiedzmy, w treningach, no bo mimo wszystko to zabiera mi cały dzień, bo kiedy jeżdżę, no to przeważnie jeżdżę na cały dzień, wyjeżdżam powiedzmy o 6 rano z domu, wracam no, w środku nocy, także no, mam cały dzień wyjęty z życia. No staram się jeździć jak najczęściej, no czasami to jest kilka razy w miesiącu, były takie momenty, czasami jest rzadziej, no wszystko zależy też od pogody przede wszystkim, bo no, no, nie ma sensu jeździć w deszczu i w błocie, kiedy żeby pojeździć gdzieś w górach muszę przejechać faktycznie te powiedzmy 3-4, czasami nawet więcej godzin drogi, tylko po to, żeby się zmoczyć i no, ubłocić. A powiedz mi, ile mniej więcej kosztuje downhillowy rower? To różnie, bo downhillowe rowery tak właściwie możemy podzielić na dwie kategorie. I pierwsza to są rowery na sztywnej ramie, czyli tak zwane hardtaile. A drugie to są rowery z pełnym zawieszeniem, czyli rowery typu full suspension. I różnią się one tym, że no, tak jak już można się domyśleć, pierwsze rowery na sztywnej ramie mają sztywną ramę. A drugie rowery są na ramie również z tylnym amortyzatorem, bo zaznaczmy to, że amortyzatory są bardzo ważnym elementem roweru i to one, powiedzmy, dzięki nim tak właściwie jesteśmy w stanie utrzymać się na nawierzchni, przejeżdżając po kamieniach, dziurach i tak dalej. Rowery ze sztywną ramą no mniej więcej zaczynają się od około 3000. Takie rowery, powiedzmy, które nie zabiją nas na pierwszym zakręcie, w którym nie padną nam hamulce po drugim zjeździe. A rowery z pełnym zawieszeniem to jest koszt od 4000 w górę. Potrafi się to kończyć na 45 tysiącach w przypadku nowych rowerów. Jeżeli chcemy faktycznie mieć nowy rower prosto z salonu, no to potrafi on kosztować nawet powyżej 40 tysięcy złotych. Niezłe autko można mieć. No, niezłe autko można mieć, to prawda. Dobrze, a powiedz mi, czy mógłbyś mi pokazać jakieś swoje osprzędowanie, które wykorzystujesz w takich downhillowych zjazdach? Jak najbardziej.
To może zaczniemy od najważniejszej rzeczy. Mhm. Moim zdaniem najważniejszą rzeczą jest kask. Kask z pełną szczęką, podobny do tych używanych w motokrosie. Jest on najważniejszy, bo chroni naszą głowę i no, bez niego po prostu nie zostaniemy nawet wpuszczeni na żaden wyciąg. Drugą rzeczą jest ochraniacz karku. I ochraniacz karku jest naprawdę bardzo mi bliski i już tak się do niego przyzwyczaiłem, że nie wyobrażam sobie zjechać po prostu z góry bez zakładania tego ochraniacza karku. No czuję się głupio po prostu, tak jakbym, nie wiem, chodził po mieście bez bielizny, bez ubrań, naprawdę jest to dosyć dziwne uczucie. I ochraniacz karku zakładamy w ten sposób. Powoduje on to, że ogranicza nam tutaj przechyły karku, tak samo o tutaj w ten sposób. Oczywiście działa to, jeśli mamy na sobie też założony kask i oczywiście jeśli ochraniacz jest zapięty, a nie tak jak u mnie w tym momencie. I uratował on życie naprawdę wielu zawodnikom. Jest on, powiedzmy, budowany, projektowany we współpracy z ortopedami najlepszymi na świecie, także jest to sprzęt naprawdę wysokiej półki. Trzecią rzeczą już jest buzer. Buzer jest to ochraniacz klatki piersiowej i kręgosłupa. Zakłada się go tak samo przez głowę i no, zmniejsza on możliwość urazu na przykład żeber czy faktycznie obtłuczeń kręgosłupa. Także bardzo fajny. I poza tym ochraniacze kolan, ochraniacze łokci. Bardzo ważne moim zdaniem są też rękawiczki, bo no jednak gdy się przewracamy, to przeważnie łapiemy się ziemi najpierw, a gdy jeździmy po kamienistych terenach, no to od razu nasze dłonie są zdarte i no po prostu bolą, a to też ciężko się goi, także moim zdaniem rękawiczki też są bardzo ważne. Dobrze, i ostatnie pytanie. Dochodzi do sytuacji, do której przychodzi do ciebie jakiś młody chłopak i pyta się ciebie: Paweł, co trzeba mieć, co trzeba kupić, co trzeba sobie załatwić, aby zacząć tą przygodę? Co trzeba sobie załatwić? Bardzo fajnie, jak na początku masz troszkę pieniędzy, żeby kupić sobie ten rower. Polecam zacząć od tego na sztywnej ramie, bo wybacza on dużo mniej błędów niż rower z pełnym zawieszeniem. To, co w rowerze full suspension wykonuje za nas tylny amortyzator, w rowerze sztywnym musimy wykonać sami pracą kolan, pracą bioder, także on wybacza zdecydowanie mniej błędów, co przekłada się na no, zwiększenie powiedzmy naszej techniki, także warto zacząć zdecydowanie od roweru na sztywnej ramie. Przede wszystkim kask. Bez kasku, tak jak już mówiłem, nie zostaniemy wpuszczeni na żaden wyciąg, a rowerem downhillowym, jeśli chcemy pojeździć w górach, no to no, bardzo ciężko jest na nim wjeżdżać pod góry, tym bardziej pod góry strome i pod trasy no faktycznie takie bardziej niebezpieczne, także wjeżdżając na górę korzystamy z wyciągu, rowerek zawieszamy sobie z boku o krzesełko i wjeżdżamy na górę i tylko zjeżdżamy. Także kask, tak jak mówiłem, jest zdecydowanie najważniejszy, jeśli chodzi o wszystkie ochraniacze. Bardzo polecam też rękawiczki, tak jak mówiłem, no, zdarte dłonie nie są niczym przyjemnym. Zapał i chęci do tego, żeby się nie zrażać przede wszystkim, jak wywalimy się raz, drugi, trzeci czy piętnasty, bo zawsze tak jest na początku. Nigdy nic nie będzie nam wychodziło na początku w 100% idealnie. Nie będziemy jeździli tak jak zawodowcy, także na to też nie można się nastawiać. To wszystko jest ciężka praca, treningi, umiejętności i odwaga. Czasami trzeba wyłączyć mimo wszystko ten czynnik strachu i zaufać swojemu rowerowi, swoim umiejętnościom, żeby przejechać na przykład daną hopę szybciej, wyskoczyć dalej, czy no, przejechać w ogóle całą trasę szybciej, bo zaznaczmy to, że downhill to jest przede wszystkim jazda na czas. Jeśli jeździmy na zawody, no to jest jazda na czas i trzeba wykręcać naprawdę dobre czasy. Niekiedy liczą się setne sekundy. Także warto przełamywać swoje granice. Oczywiście mimo wszystko gdzieś tam tą nutkę rozsądku trzeba mieć z tyłu głowy, żeby nie przesadzić, bo może się to skończyć źle, niestety. Sport jest bardzo urazowy i trzeba mimo wszystko na siebie uważać. Dobrze, dziękuję Ci Pawełku bardzo dziękuję za ten wywiad i życzę powodzenia w dalszych przygodach downhillowych. Dziękuję.